Czy nas słychać i widać? Witam wszystkich. Dyżurny Telewizji Nowego Świata, Mikołaj Rozbicki, minęła 20. Więc zgodnie z planem zaczynamy audycję. Mirko, w tym tygodniu już chyba bez komplikacji, a więc zaczynamy, drodzy Państwo. Mirko, zatem oddaję głos prowadzącemu. Dobry wieczór, moi kochani. Witam Was. Z tej strony Mirko. Spotykamy się w kolejnym moim programie z serii Eden Mirko. Dzisiaj trzecia jego odsłona, tak bym powiedział. Lubię trójki, bo sam jestem numerologiczną trójką. Moi kochani, więc tak, na początku, jak zawsze, kilka słów mojego wprowadzenia. Wiem, że ci, co słuchają, mogą być znudzeni, bo powtarzam te rzeczy przy każdej audycji, ale niemniej uważam, że one są dość istotne i tak na wstępie chciałbym powiedzieć. Przede wszystkim przypomnieć Wam, że to, co tutaj opowiadam, to są moje własne, subiektywne odczucia, z którymi, tak bym powiedział, jedne osoby będą się zgadzały, drugie będą miały, tak bym powiedział, odmienne zdanie. No to uważam, że to jest temat normalny i na tym właśnie polega piękno i różnorodność, że każdy z nas jest inny. Kolejna rzecz, moi drodzy, pozwólcie, że jak zawsze będę się dostosowywał do tych osób, które no, w danym zakresie mają mniejszą wiedzę albo jej nie posiadają, a więc pozostałe osoby będą miały okazję sobie przypomnieć ewentualnie pewne kwestie. No i jeszcze parę słów chciałbym powiedzieć odnośnie medytacji, czy tej medytacji, którą oczyszczającą mamy tutaj na początku. Tak, nie będzie to medytacja, tak sobie ją nazwałem, oczywiście to jest tutaj jakaś tam dowolność, będziemy mieć prostej medytacji, ale oczyszczającą, bardziej odpowiada tak naprawdę temu, co robimy. No i na końcu oczywiście przekaz w formie reiki, zrobiony też jako medytacja. A moi drodzy, pamiętajcie, że tutaj tak naprawdę chodzi o przekaz energetyczny, czyli to, co płynie pomiędzy słowami, to, co płynie pomiędzy zdaniami.
A sama treść słów to jest tylko nic innego jak taka, tak bym powiedział, zachęcająca zabawa, jak to nazywam, cukier energetyczny dla naszej podświadomości, żeby nam chciała się z nami, tak bym powiedział, w to wszystko zabawić. No więc jeżeli chodzi o wprowadzenie, to co jeszcze chcę wam powiedzieć? No co oczywiście dzisiaj w naszym programie będzie. Będziemy mieć taką naszą oczyszczającą medytację, o której za chwilę powiem troszkę więcej. Będziemy też, dzisiaj jakby połączymy troszkę temat i będziemy mieć razem temat wibracje i refleksje. Jakby kontynuacja ostatniego odcinka i opowiemy sobie troszkę też o cieniu, ale w tej formie pod tytułem Dar Cienia. Myślę, że to wszystkim się nam tutaj przyda. Oczywiście troszkę znowu wam poględzę o potrzebie ruchu. W temacie pod tytułem Radość, pośmiejemy się. Mam dość ciekawy filmik, taki z przymrużeniem oka, ale myślę, że pośmiejemy się razem. Wszyscy, no i na samym końcu oczywiście mamy przekaz Reiki dla osób, które będą chciały z tego skorzystać. Tak wygląda dzisiaj mój program przygotowany dla was. No i będziemy przechodzić do kolejnego jego punktu, czyli do oczyszczającej medytacji. Moi drodzy, oczywiście tutaj zajmiemy się, bo to jest jakby powiązane też z tym, dzisiaj będziemy jeszcze raz sobie pomedytujemy nad naszą energetyką, nad podnoszeniem wibracji naszego ciała, dlatego że to w wielu formach działa na nas korzystnie i oczyszczająco, ale też, tak bym powiedział, właśnie podnosi naszą świadomość. I na samym końcu przejdziemy tutaj do czakramu trzeciego oka, tak jak ostatnio, dlatego że dzisiaj będziemy jakby ten temat kontynuować, więc uważam, że ta medytacja powinna być połączona z tym punktem, gdzie on się znajduje, to tak dla przypomnienia, jest też nazwany czakrałem międzybrwiowym, więc w tej okolicy znajduje się, a emanuje kolorem indygo i takiego będziemy też używać, więc to tak tylko dla przypomnienia wam mówię. No i teraz przechodzimy do naszej medytacji. Ja bardzo proszę Mikołaja o nasz podkład muzyczny. Jak będzie gotowy, to prosiłbym, żebyś mi Mikołaj powiedział. Już Mirko ustawiam. Relax Spa Music, to jest to, prawda? Czy ten pierwszy? Nie, no tak, bo ten pierwszy to jest ten filmik. Dobrze, już jest w takim razie. Mamy, tak? Tak jest. A fajnie. No to moi kochani, na początek proponuję, żebyście się troszkę przeciągnęli w tym foteliku. Jak już leży, to też to proponuję. Przeciągnę troszkę nasze ciało. Powoli zamknijcie sobie oczka i zaczniemy sobie oddychać. Na początku proszę wykonać 9 wdechów i wydechów. Niech twoja uwaga podąża za twoim oddechem, za twoim wydechem. Pozwólcie, że ja z wami sobie oddycham też. Thank you.
zwróćcie uwagę, jak każdy wasz wdech i wydech powoduje rozluźnienie waszego ciała. Szczególnie z wydechem następuje głębokie rozluźnienie. Dzisiaj zaczniemy od zwrócenia uwagi na wasz wydech. Wydychając, zobaczcie, jak wszystko, co tu i teraz jest wam zbędne, niepotrzebne, wypływa z waszej istoty. Wypływa szarą energią, a każdy taki wydech powoduje, iż wasze wnętrze, wasza istota oczyszcza się i równoważy. Na razie podążamy uwagą za każdym wydechem. Widzimy, jak wszystko, co jest zbędne, nas opuszcza. Halo. Halo, przepraszamy. No niestety jakieś niespodzianki, fochliki i tak dalej, ale już tutaj wracamy. Tylko, że będę musiał sekundkę poustawiać nasze linki, bo widzę, że nie zapamiętał się. Po prostu biały ekran się zrobił, także dziwne rzeczy. W ogóle pierwszy raz coś takiego u mnie na komputerze się stało. Także dziękujemy, że zostaliście, za cierpliwość. Mirko jest z nami, zaraz będziemy kontynuować medytację. No po prostu czasem tak bywa. Już otwieram. To spokojnie sobie ustaw, ja powiem dwa zdania. Dobra, to kontynuuj, a ja zaraz powiem, jak będę gotów. Moi kochani, tak woli przerywnika oczywiście, ponieważ no, niespodziewanie tutaj z mojej strony, ja próbowałem się łączyć i coś się tam wydarzyło na tych naszych łączach, ale pamiętajcie, bo to jest takie dość istotne, kontynuujemy dalej temat cienia. Tak naprawdę no, wkładamy kij w mrowisko. To są dość potężne energie. No i różne rzeczy się dzieją. Na pewno by było lepiej, gdybyśmy nie opowiadali na ten temat. Bylibyśmy w większej nieświadomości. No ale będę, tak bym powiedział, do skutku próbował wam przekazać, co mam przekazać. Proszę się nie denerwować tą medytacją. Za chwilę wrócimy i zaczniemy od nowa, a te parę chwil relaksu na pewno zrobiły wam dobrze i pozytywnie, więc zaraz wrócimy. Już tutaj. Odpali. No, tak a propos, to właśnie takie, szczególnie w tym miesiącu różne rzeczy mogą się wam przydarzać. Co istotne, to już tak zahaczę o tym, co będziemy mówić, to jest to, jak wasze wnętrze się zachowuje w takich sytuacjach, czy wybuchnie, tak bym powiedział, wielka dezinformacja, panika w środku, nerwy, czy po prostu będziecie to obserwować wszystko i naprawdę uśmiechać się do tego. Kiedy zobaczyłem, że coś się tu dzieje na ekranie, zacząłem się po prostu uśmiechać. Tutaj zachowanie tego wewnętrznego spokoju jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze, moi kochani. Jeszcze sekunda, jeden link i będziemy mogli kontynuować nasze działania. No ale patrzcie, moi drodzy, to też tak właśnie wygląda w naszym życiu, że nasz umysł ustawia pewne rzeczy, tak jak my tutaj audycję, prawda, jest 20, startujemy, mamy
wszystkie szczegóły techniczne dogadane, jesteśmy z wami gotowi, wszystko jest pięknie, ładnie, jak wykoszony trawnik przed domem, gdzie wszystko ma być poukładane i nagle coś się wydarza i to jest życie. Nasze plany się zaczynają zmieniać i teraz pytanie, czy wpadniemy w panikę i w chaos totalny, gdzie nas chce zaciągnąć nasz umysł, czy zachowamy właśnie tą pozycję wewnętrznego obserwatora i po prostu będziemy patrzeć na to, co się dzieje i działać, uwierzcie mi, że z tego dopiero płynie potężna moc świadomości w takim kierunku, jaki jest potrzebny na daną chwilę. Dobra, to jak tam? Ostatnie sekundy, wszystkie zakładki są już gotowe, zatem jeszcze tu kliknę jedną rzecz, bo... O. Kochani, potwierdźcie tylko na czacie, czy wszystko gra, żeby już nie było tutaj false startów. Powiedzcie, czy dźwięk jest ok, czy obraz jest ok. I możemy, Mirko, znowu przekazywać dowodzenie. Wszystko gra? Ok. No to w takim razie ustawiam już naprawdę ciekawe dźwięki, które nawet zatwardziałego, zestresowanego człowieka wprowadzą w bardzo dobre wibracje. I Mirko, jedziemy. Ok, moi kochani. No to zaczynamy raz jeszcze. Tym razem zacznijcie głęboko oddychać, a bardzo powoli. Wczujcie się w własny wdech i wydech. Niech wasza świadomość płynie za pełną dechę. Podążajcie za tym. Zobaczcie teraz, jak każdy wasz wydech opróżnia waszą istotę ze wszystkiego tego, co tu i teraz jest wam zbędne, czego chcecie się pozbyć. Wszystko to wypływa w postaci szarej energii lub przemoc. Przez to każdy wydech przygotowuje waszą istotę na wprowadzenie czegoś świeżego, nowego. Wdychając, zwróćcie też uwagę na fakt, iż każdy wydech jest oczyszczeniem i podniesieniem wibracji waszego ciała. Jeżeli pozbywacie się zanieczyszczeń i innych rzeczy, które was w tej chwili blokują, podnosicie własną energię i wibrację. Czujcie się każdy wasz wydech, jak podnosi wibracje twojego ciała. Podnosi poziom twojej świadomości. I przygotowuje cię do przyjęcia nowej, świeżej energii. Teraz niech wasza uwaga podąża za waszym wdechem. Wciągacie po co nowe, świeże. To, co wasza istota tu i teraz potrzebuje. Czego pragnie. Co jest jej niezbędne do samorozwoju, do podniesienia świadomości, całkowitego uzdrowienia. Każdy wdech
również powoduje zwiększenie wibracji naszego odsiewania. Zobaczcie wdech i wydech, podnoszą wibrację naszego ciała. Wciąż te wibracje wzrastają. Każdy wasz oddech powoduje ich wzrost. Poczujcie teraz to od stóp, idąc przez całe wasze ciało, aż do waszej głowy. Poobserwujcie przez chwilę, jak wibracje w każdej części waszego ciała wzrastają i zaczynają wychodzić poza wasze ciało. Coraz potężniejsze. Wypełniają już cały pokój, w którym jesteście. Teraz wasze mieszkanie. Wypływają poza budynek. Obejmują waszą miejscowość. Kraj. Teraz zobaczcie, że obejmują całą Gaję i łączą się z nią. Poczujcie, jaką teraz każdy z was włada potęgą energii. Może wszystko. Teraz pozwólcie, aby ta energia zaczęła wpływać do trzeciego oka. Tak dzisiaj przepracowanego przy wibracji miesiąca listopada. Zobaczcie, jak każdy wasz oddech powoduje wchłanianie energii w kolorze indygo. Energii, która wspomniana współistnieje z czakrami trzeciego oka. Równoważy go. Wspomaga. I robi to wszystko, co na tu i teraz jest dla waszego trzeciego oka niezbędne. Oddychajcie do chakramu trzeciego oka. Poczuj delikatny uścisk w czakramie trzeciego oka. Delikatny, jakby w gniecenie, jakby ktoś naciskał delikatnym, energetycznym palcem na czymś waszego ciała. Pozwól, żeby nadal wibracja podnosiła się. Wdychaj to, co potrzebujesz. Nowe, równoważące. A z każdym oddechem pozbywaj się tego, co tu mi teraz blokuje czakrę. Wdychaj sobie jeszcze przez chwilę w ten sposób. Ciesz się tym doznaniem, energią, równowagą,
mnie wszystko w twoim życiu. To, co potrzebuje przywrócenia do równowagi, niech przywraca równowagę. Teraz powoli pozwól, żeby twój oddech powrócił do takiego stanu, jaki na tu i teraz jest ci potrzebny, jest dla ciebie najlepszy. Otwórz oczy. Uśmiechnij się do siebie po tej medytacji. Kto ma ochotę, do mnie, proszę bardzo. Ja uśmiecham się do was wszystkich. I na tym kończymy naszą oczyszczającą medytację. Znowu proponuję troszkę na swoich siedliskach wyprostować, ciągnąć, pozwolić na powrót do tu i teraz. Dam jeszcze parę sekund. Moi drodzy, że wszyscy powoli już są, wrócili. Mikołaj też tam jest po drugiej stronie. Gdzie jestem, jestem. Bardzo, bardzo się cieszę. Moi kochani, polecam jak za każdym razem tą medytację, szczególnie tutaj w okresach, jeżeli, nie wiem, zaczynacie na coś, no, chorować w jakiś tam sposób, nie wiem, gardełko, bóle głowy, coś się z wami dzieje i tak dalej, poddychacie sobie w ten sposób, taki naturalny, zrównoważony oddech na pewno was wspomoże. I myślę, że to jest taka fajna forma i relaksu, ale też takiego własnego wsparcia w każdej tak naprawdę sytuacji, w sytuacjach stresowych, gdziekolwiek. Też polecam, wtedy nie koncentrujcie się na żadnym stresie, tylko tak jak na początku po prostu sobie oddychamy. Tak poddychajcie choć przez chwilę, w miarę głęboko, na ile to jest możliwe. Zobaczycie, że z czasem to bardzo szybko u was zadziała, przeniesie, tak bym powiedział, koncentrację nad danym problemem i sami na chwilę was odetnie od tego wszystkiego i będziecie mogli być bardziej świadomi, być bardziej tu i teraz. No, tu i teraz się być bardziej, ale być po prostu tu i teraz. A więc polecam, no i to co zawsze na końcu wam mówię, pamiętajcie, że trening czyni mistrza, czyli jak sobie gdzieś tam choć co jakiś czas ktoś będzie to próbował, oczywiście pewno macie też swoje formy i medytacje, każdy musi szukać tego, co jest dla niego w tym momencie najlepsze i czym się czuje, ale początek też jak najbardziej taką medytację oczyszczającą, myślę, że bardzo prostą, serdecznie wam polecam. Moi kochani, więc tak, teraz sobie przejdziemy do kolejnego jakby naszego gościa programu, czyli mamy tutaj wibrację, refleksję i będę tutaj chciał parę zdań wam na ten temat jak zwykle powiedzieć, moich odczuć, moich refleksji w tym temacie. Dobrze, no więc moi drodzy, zaczynamy.
Tak, w ostatnim programie, rozmawiając z paroma osobami, gdzieś poczułem, że... Tak, to... Przepraszam, bo widzę, że coś jakoś rozmowy skype'owej się pogarsza. Może ja jeszcze raz do Ciebie zadzwonię, zanim zaczniesz ten drugi temat. Aha. I zobaczymy, jak jest, ok? Dobra, dobra. Dobra, to już dzwonię, bo widzę, że coś... Na początku było zdecydowanie lepiej. Może teraz będzie ponownie, ok? Halo, halo? No, spróbujemy teraz, no najwyżej zobaczymy, jak będzie. To trudno. Przewiduję takie rzeczy, będziemy tutaj działać. Mam nadzieję, że moi kochani nie pouciekaliście od komputerów i słuchacie nadal. Więc wracając, mamy sprawę cienia, tak to sobie nazwałem. Czemu chciałem jakby kontynuować ten wątek? No myślę, że on jest niezmiernie istotny, dlatego że jest to tak naprawdę temat takiego generalnego oczyszczenia, które jest nam niezbędne do wejścia, jak my to nazywamy, w nowy świat, nowe wibracje. Myślę tutaj pod dacie 21 grudnia 2012. Oczywiście pamiętajcie, że to też jest tak, że te energie się nie skończą. To nie jest tak, że listopad zniknie i ta energia takiego generalnego oczyszczenia zniknie. No, oczywiście była wcześniej i będzie dalej funkcjonowała, aż każdy z nas nie oczyści to, co powinien oczyścić. Natomiast tutaj w listopadzie jakby mamy kulminację, czyli można powiedzieć szczyt właśnie tych energii, takiego generalnego oczyszczenia, jak ja sobie je nazwałem. Moi kochani, dzisiejszy odcinek zatytułowałem Dar Cienia. Zaraz wyjaśnię, skąd się to wzięło. Przypomnę Wam, że w takim jakimś uproszczeniu, bo oczywiście nie chcę się tutaj za bardzo na ten temat rozwodzić, Was zanudzać, że cień jest taką właśnie częścią naszego nieuświadomionego umysłu, tak naprawdę. Można powiedzieć gdzieś tam jeszcze dalej idąc, że zahacza o naszą też podświadomość. Żeby to tak rozszyfrować i nie patrzeć na to, że jest to, nie wiem, jakieś tam coś strasznego, czego należy się bać, a pamiętajcie, że nieuświadomiony umysł jest nadal naszą częścią, tylko różnica jest taka, że po prostu w tym momencie przejmuje jakby kontrolę nad nami i nie jesteśmy świadomi, że to on nami zarządza, natomiast częścią naszej istoty cały czas jest, integralną częścią naszej istoty, tak jak słuchacze z tamtego programu pamiętacie, jak omawialiśmy na przykładzie znaku Yin Yang, gdzie to jest właśnie ten a noc następująca po dniu, czy deszcz, który następuje po pięknym słońcu. I to są rzeczy integralne i wszyscy doskonale wiemy, że potrzebne równie do życia jak słońce, czy jak dzień, prawda? To jest właśnie ten nasz cień. Istotne właśnie, żeby dzisiaj zrozumieć, że jest to dar. Cień jest naszym darem. Pułapka tutaj, w jaką, czy manipulacja, w jaką stara się nasz umysł nas wprowadzić, polega właśnie na tym, żebyśmy zaczęli się bać takich rzeczy. No, dzisiaj mamy super audycję, bo nie musimy mówić o jakichś tam przykładach z nieba wziętych, ale mamy właśnie to. No oczywiście moi drodzy, słuchając, w każdym momencie możecie przestać słuchać, jak ktoś nie ma czasu albo jest znudzony tym, że się, powiedzmy, tam audycja raz czy dwa zacięła. Ale tutaj bardziej chodzi o temat szczególnie mój, również Mikołaja dotyczący, gdzie
prowadzimy program na żywo, ładnie wszystko poukładaliśmy i nagle bach, coś nie działa, za chwilę coś tam się zaczyna dziać z naszym Skype'em. I właśnie chodzi o to, co to w nas w tym momencie się dzieje. Czy występują tak potężne emocje, którym nam się zdaje, że cały świat w tym momencie się rozpadł, że to już wszystko nie ma znaczenia, już wszystko, nie wiem, upadło. Jest katastrofa i koniec świata. To jest oczywiście taki jeden z banalnych, ale przykładów, które jesteście świadkami. Jakby współtworzymy to teraz w tej chwili. Natomiast pamiętajcie, że jakakolwiek rzecz wydarzy się w waszym życiu, to obserwujcie się. No właśnie, moi drodzy, tutaj obserwujcie się i przypomnijcie sobie temat wewnętrznego obserwatora, czyli skupmy się w tym momencie, szczególnie jeżeli coś będzie się działo tak zwanego, powtarzam to, tak zwanego negatywnego, bo tak dzieli to nasz umysł, coś, co was zaboli, to coś, co wywoła was strach, lęk i tego typu odczucia, niech wasza wewnętrzna uwaga w tym momencie staje się maksymalnie wyostrzona, jaka może być. Dlaczego to jest tak istotne, moi kochani? A dlatego, że jak pamiętacie, już wcześniej mówiłem, w tym momencie, jeżeli jesteście maksymalnie świadomi tego, co się dzieje, zaczynacie obserwować swoje ciało, które w momencie się spina. Kiedy się nasze ciało spina, moi drodzy? Ciało się spina automatycznie, jeżeli przygotowuje się podświadomie do walki. Tak, zaczyna mięśnie, jak zobaczycie, gdzieś tam ramiona są spięte, ręce, palce się gdzieś tam zaczynają delikatnie zaciskać i tak dalej. Nasze ciało przygotowuje się do walki. I o to właśnie chodzi naszemu umysłowi, żeby nas przygotować do walki. Walki z cienia, czyli z samą sobą, z częścią własnej istoty. Jeżeli jesteście świadomi, jeżeli w tym momencie potraficie dostrzec to, co się dzieje z waszym ciałem, wasze myśli pod tytułem, no ja będę wracał do naszego przykładu, żeby nie wyciągać jakichś z rękawa. Jeżeli człowiek myśli, o Jezu, tyle przygotowań, tutaj tak miało być znowu fajnie, już poobiecywaliśmy tu z Mikołajem, że będzie super i nagle prach, bach, nie ma, raz się przerwało, no to koniec świata i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli macie tego typu tak zwane negatywne myśli, obserwujecie je. Obserwujecie idące za tymi myślami emocje, czyli gdzieś strach, złość, że coś nie wychodzi. Co się dzieje? Jeżeli obserwujecie to cały czas, to tak naprawdę w tym momencie wasz umysł nieświadomy przestaje takim być dla was. Uświadamiacie sobie, obserwujecie go i w sposób świadomy nie przekazujecie mu energii. A gdzie ją przekazujecie? No właśnie, przekazujecie własnej świadomości, czyli można powiedzieć, że to rośnie cały czas. Im jesteście bardziej, w cudzysłowie, czujni, świadomi, obserwujecie to, tym wasza świadomość jeszcze bardziej wzrasta, a siła, którą chciał się posłużyć nasz umysł, żeby nas wciągnąć w tą, można powiedzieć, grę, jest coraz słabsza. I to jest dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo istotne. To polecam każdemu z was. Moi drodzy, wracając też do naszego cienia, co jeszcze jest moim zdaniem ważne? Zobaczcie, wszystko jest powtarzalne. I to, jak zachowuje się w wielu sytuacjach nasz organizm, naprawdę identycznie wygląda od strony duchowej czy energetycznej. Taki prosty przykład z życia wzięty. Mam nadzieję, że wszyscy po kolacji. A mianowicie, jeżeli wasz organizm jest chory,
Mamcie zatrucie jakieś, no coś tam zjedliście, co wam nie posłużyło. I w momencie zaczynacie się bardzo źle czuć, jest wam niedobrze. Wasze ciało zaczyna całe drgać. Czasem, bym powiedział, macie jakieś dreszcze, nogi się uginają, ciało robi się bladozielone. Zaczyna was zbierać na wymioty. To ten stan w tej chwili, o którym mówię, jest bardzo niekomfortowy, tak bym powiedział, oczywiście delikatny. Wtedy czujemy się źle. Niektórzy boją się takich stanów bez względu na wiek. I tak naprawdę powiem wam, że w tym momencie dochodzi do takiej małej, jednej z wielu własnych wewnętrznych mini śmierci. Dlatego, że nasz organizm w sposób pokazuje nam, że w cudzysłowie umieramy. I gdybyśmy nie zwrócili tego, to co nam przeszkadza, to co wewnątrz tam spowodowało właśnie zachowanie takiego organizmu nasze, a nie inne, to mogłoby to doprowadzić w skutkach do nieprzyjemnych rzeczy, łącznie z tym, że gdyby nam ktoś nie pozwolił zwrócić, to moglibyśmy dostać takiego zatrucia, że moglibyśmy naprawdę, nasze ciało mogłoby umrzeć. Ale myślę, że każdy praktycznie tego doświadczył w życiu. I teraz zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy... I to mamy nasz cień, można powiedzieć, w tym momencie. Tak on działa energetycznie również i duchowo na nas. Ale co się dzieje, kiedy zwymiotowaliśmy? W momencie, kiedy się to dzieje, też czujemy się źle i jesteśmy, tak bym powiedział, bardzo słabi. Ale po kilku minutach nawet, czasem sekundach, kiedy już wyrzuciliśmy z siebie to, co nas zanieczyszczało od środka, nagle jeszcze jesteśmy słabi, ale czujemy niesamowitą ulgę. Czujemy, jakbyśmy odetkali jakiś korek od szampana i coś nas uszło, to co nam było niepotrzebne w tym momencie. I do czego wam to tak szczegółowo opowiadam, bo dokładnie, moi drodzy, tak się dzieje, jeżeli działa nasz cień. To jest nieprzyjemne, bo coś się wydarzyło, coś takiego, co nie chcieliśmy tego. Ale w momencie, kiedy ten temat przechodzi po dłuższym lub krótszym czasie, w zależności od tego, co to było i plus nasza istota i tak dalej, to w tym momencie zaczynamy tak naprawdę uzdrawiać się i czujemy to. I to samo właśnie występuje w tych sytuacjach fizycznych, o których przed chwilą wam mówiłem. To jest naprawdę tak samo działające. Moi drodzy, co jeszcze warto moim zdaniem wiedzieć? Mianowicie to, że cień nigdy nie był naszym wrogiem. Podam wam taki przykład i wielu z was na pewno się z tym zgodzi, sam ma takie odczucia, że właśnie to, co wywoływało ten nasz niepokój, strach, ból, czyli tak zwane negatywne emocje, odczucia, doprowadziły większość z was do tak zwanego przebudzenia. Nagle coś w was pękło, coś się zmieniło i zaczęliście postrzegać pewne rzeczy, świat wokół was, wydarzenia inaczej. I tutaj właśnie to tak działa, że nasze ego, nie wiedząc o tym, że działając w ten sposób, podnosi po jakimś czasie ten nasz ustawiczny, tak bym powiedział, lęk, strach, jest go coraz więcej i w pewnym momencie przekraczamy jakąś barierę.
przekraczamy jakąś barierę, każdy ma ją gdzieś tam ustawioną w odpowiednim sposób i na odpowiedniej wysokości dla własnej istoty, po przekroczeniu tej bariery zaczynamy się budzić. Ego oczywiście przez te zdarzenia chce obniżyć jakby nasze wibracje, wciągnąć nas w te niższe wibracje, wibracje strachu, żebyśmy tam pozostali. Co się dzieje dzisiaj przy tych listopadowych energiach? A mianowicie właśnie to, że jakby zamiarem naszego cienia jest uspanie nas. Zobaczcie, to właśnie temu służy, żebyśmy my, i tak jest nas niewielu ludzi świadomych jeszcze i stanowimy ogromną mniejszość na dzień dzisiejszy w porównaniu z ludźmi śpiącymi, ale i tak cień działa w ten sposób, żeby nas uspać. Natomiast tak naprawdę te jego działania powodują po jakimś czasie wręcz zupełnie coś przeciwnego. I teraz od nas, moi drodzy, zależy i od tematu tego wewnętrznego obserwatora, który mówiłem, czy będziemy to postrzegać, czy każde zdarzenie cienia, małe, malutkie, duże, które nas doświadczy, pozwolimy, aby wyszło, wyciągło nas w górę, rozwinęło naszą świadomość. Tak naprawdę świadomości się nie da rozwinąć, bo nie jesteśmy, ale tak umówmy się, żeby dzisiaj nie poruszać tego tematu, może kiedyś o tym powiem, ale podnieść w cudzysłowie ten poziom naszej świadomości, czy wpływając w te niskie wibracje i bojąc się tego cienia, i bojąc się tego, co się stało, zaczniemy schodzić w dół z nim i zaczniemy zasypiać, zmniejszając, jakby może tak w cudzysłowie mówiąc, poziom własnej świadomości. I to od każdego z was zależy, czy będąc uważnym w danym momencie, będzie potrafił wykorzystać każde to zjawisko cienia, dzisiaj o tym mówimy, możemy też to tam nazwać, powiedzmy, tą ciemną stroną mocy, jak ktoś woli, czy będziemy potrafić każde to zjawisko przekuć w coś, co podniesie naszą świadomość, czy pozwolimy z założenia, żeby nas to ściągło w dół. Bardzo bym chciał, żebyście zapamiętali, przemyśleli, poczuli, bo to jest bardzo, bardzo istotne i tak naprawdę wybór zależy od każdego z nas. Jeżeli cały czas w cudzysłowie trenujemy wewnętrznego obserwatora, to po jakimś czasie, nawet jeżeli są te zdarzenia z tak zwanym cieniem bardzo mocne, bo tu chciałbym powiedzieć, że między innymi ten miesiąc ma przynieść też wyciągnięcie z naszej podświadomości właśnie takich najbardziej hardkorowych naszych lęków. Oczywiście pamiętacie to, co powiedziałem, że jeżeli ktoś tego nie przerobi, to będzie się to trwało jakby dalej, ale dzisiaj mamy tą kulminację. I nie bójcie się tego. Patrzcie jako na dar. Na dar w zasadzie dostałem taką możliwość, dostałem narzędzie, które mogę wykorzystać. Ja czasem wspominam o temacie narzędzia pod tytułem nóż. No, to jest taki banalny, bym powiedział, ale zobaczcie na jego przykład. Mamy nóż w postaci skalpela chirurgicznego, który w rękach znakomitego specjalisty potrafi ratować ludzkie życie, przywracać sprawność, no po prostu czyni cuda. Jeżeli taka sama rzecz trafia w ręce kogoś, kto się na tym nie zna, może narobić niesamowitych szkód, okaleczyć kogoś i tak dalej, i tak dalej. Możemy robić super tym kanapki, ale możemy tym samym narzędziem pozbawić kogoś życia. I to, moi kochani, zapamiętajcie, że dostajemy narzędzia i cień to nasz dar, to narzędzie, które dostajemy, jako każdą sytuację. Pytanie, jak
ją wykorzystamy. Co, moi drodzy, jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć. Mówiłem też ostatnio o, przy tej okazji oczywiście, bo to jest bardzo ważne i łączy się z tym tematem, o byciu tu i teraz, i powtarzaliśmy sobie nawet tam, że jesteśmy tu i teraz, i chciałbym, żebyśmy takie rzeczy tutaj spróbowali, bo ona będzie dość istotna też dla nas. Przypomniał mi się z Siły Spokoju, to jest film, który tam widziałem, że też w naszym live streamie był opuszczony, więc przypuszczam, że znany doskonale wszystkim, ale ja go w życiu obejrzałem bodaj kilkanaście razy, jak nie więcej. I zawsze go odkrywam na nowo. Świetnie, polecam bardzo. Moi drodzy, tam jest chyba w jednej z ostatnich scen, kiedy główny bohater, Dan, pamiętam, pyta, gdzie jesteś? Tutaj. Kiedy? Teraz. Bardzo ważne to, co teraz powiedziałem. A za chwilę zrobimy sobie takie mini ćwiczonko naprawdę. To nam zajmie minutę. Ale kiedykolwiek czujecie, że nie jesteście tu i teraz, bo właśnie wtedy ujawnia się wasz cień. Wracajcie i zapytujcie się dokładnie w ten sposób. Gdzie jesteś? Tutaj. Kiedy? Teraz. Oczywiście nie róbcie tego raczej na głos ani w pracy w domu, bo mogą was związać i odnieść do pewnej instytucji, gdzie chodzi się w kaftanie. Ale oczywiście powtarzajcie sobie to w środku, wewnątrz. Przywołujcie się właśnie do tu i teraz. I zróbmy takie mini ćwiczonko. Zapraszam wszystkich. Zamknijcie sobie na chwilę oczy. Zróbcie 3 głębokie wdechy i wydechy. A teraz, moi kochani, ja będę zadawał pytania. Wy sami, jeżeli możecie na głos, proszę bardzo, jeżeli ktoś nie może, to wewnątrz odpowiedzcie. Zrobimy to 3 razy. Gdzie jesteś? Kiedy? Gdzie jesteś? Kiedy? Gdzie jesteś? Kiedy? Myślę, że wszyscy poczuli, bo bardzo zależało mi na tym, żebyście poczuli energię, kiedy przywołujecie te słowa, kiedy wracacie tu i teraz. I polecam, jeżeli wybijecie się przez chwilę, jeżeli czujecie, że wypłynęliście myślami, że idąc po parku, gdzie jest piękna dzisiaj jesień, widać niesamowite kolory, w waszej głowie szumi temat pod tytułem: kurczę, mam jutro na 8 do pracy, a już jest późno, może nie zdążę, a może ucieknie mi autobus, nie wiem, czy mi auto odpali, i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteście tu i teraz. Przywołajcie się do bycia teraz. Polecam jak najbardziej. Moi kochani, mówiłem, że cień ma właśnie za zadanie wywołanie dzisiaj tych uświadomienia nam, bo to jest temat naszych właśnie najlepszych, najgłębszych lęków i każdy je z nas ma. To gwarantuje. Dla niektórych są potężne i wyglądają strasznie, dla niektórych mogą być mniejsze tak zwane
bardziej trywialne, ale każdy z nas je w środku ma i to jest właśnie moment do ich oczyszczenia, bo pamiętajcie, że te energie po prostu są tym narzędziem, mocne energie, potężne, które nam pozwalają to oczyścić. Co jeszcze, moi drodzy, o cieniu chciałbym wam powiedzieć? No oczywiście cień może się ujawnić w każdej, moi kochani, sytuacji, w drugiej osobie. I to nie jest tak, że na przykład ujawniło się w osobie X, więc już nie ujawni się w żadnej innej. Nie. A często ujawnia się, żeby nam dać, żeby być naszym czystym, wypolerowanym lustrem, które odbija nasz cień, żebyśmy go mogli dostrzec. Bardzo często się tak zdarza, że są to osoby, które zaczynają się znajdować nas najbliżej, prawda? Osoba najbliższa, nie wiem, nasz partner, nasze dziecko, szef z pracy, przyjaciółka, kolega. Bardzo często, ale mogą występować w różnych sytuacjach. W sytuacjach takich, które są bezpośrednio z nami związane i bezpośrednio niezwiązane z nami, na pozór oczywiście. Możemy je usłyszeć w słowach wypowiedzianych w radio, w telewizji, w piosence, w czymkolwiek. To może być wszędzie, płynąć jako informacja dla nas z każdego źródła. I moi drodzy, nie uciekajmy od tego. Nie uciekajmy od tych rzeczy. Oczywiście nie mówię, żebyśmy świadomie wchodzili na zasadzie, a idę wieczorem, stoi tam trzech czy pięciu łysych z dresami i rozbijają, nie wiem, kopią po trawniku czy po śmietniku, a ja tam podejdę, podyskutuję z nimi, oczywiście żywej duszy nie ma, jest ciemno i tak dalej, i tak dalej. Zastanówmy się, a co chcemy w tym momencie zrobić. Nie chodzi tutaj o prowokowanie czegoś na siłę, ale jeżeli jakaś rzecz się zdarza, nie wiem, idziemy drogą i spotykamy znajomą czy znajomego, który śpi w najgłębszym śnie i nie chce nam się z nim, nie wiem, gadać, nie uciekajmy za każdym razem na drugą stronę ulicy. Oczywiście tutaj nie ma żadnych tam reguł, w tym momencie nie chcemy, to oczywiście, że możemy przejść. Nie jest reguła, żadna reguła nie istnieje. To wy je wyznaczacie, co w danym momencie chcecie zrobić. A nie róbcie z tego standardu, nie uciekajcie zawsze. Dlatego, że w tym momencie może właśnie ta osoba, ta właśnie, która jest największym odbiciem waszego cienia, która najbardziej śpi, ma wam do przekazania jedną rzecz, a taka sytuacja może się zdarzyć dopiero za, powiedzmy, 3 miesiące. Od dziś się tutaj tak szybko płynie, więc przypuszczam, że będzie szybciej. Ale po prostu uciekniemy od narzędzia, mamy coś dostać. Polecam zwrócić na to uwagę. Już dochodzę do końcówki jakby tego tematu, więc proszę się nie niepokoić. Co jeszcze chcę powiedzieć? Widzicie, dzisiaj jakby ten nowy czas po 21 grudnia 2012 roku mógłbym określić jako takim super przyjęciem, prawda? Nowy świat, super przyjęcie. Zaproszenie na wielką ucztę i dlatego tak ważne jest to oczyszczenie, bo przypomnijcie sobie, co mówiłem o tym zatruciu fizycznym. Jeżeli zatruty człowiek jest fizycznie, mówimy tutaj o fizycznym zatruciu i idziesz na urodziny przyjaciela, to tak naprawdę nie uczestniczysz w ogóle w tym, nie przeżywasz, nie współistniejesz z tą uroczystością, dlatego że tam są wspaniałe potrawy, ludzie śmieją się, tańczą, żartują, zapachy i tak dalej, wszystkie te wspaniałości, a ty myślisz tylko jednej rzeczy, że trzepiesz w środku, jest ci niedobrze i jeszcze czujesz, że jak powąchasz jeszcze jedną potrawę, to po prostu no, zmiotujesz tam na środku stołu. I dlatego w takim stanie psychiczno-energetycznym nie powinni się znaleźć w nowym świecie, bo to najzwyczajniej w świecie będzie nam przeszkadzało w tym momencie. Nie będziemy współuczestniczyć
i współtworzyć w tym momencie tego świata. Dlatego to oczyszczenie jest takie konieczne. Moi drodzy, jeszcze z takich praktycznych tematów, co powiem. Dzisiaj to, co się z nami dzieje, to nie tylko dotyczy listopada, ale szczególnie dzisiaj to mocne oczyszczenie powoduje potrzebę naszej generacji taką niesamowitą i między innymi, jeżeli czujecie tą potrzebę, powiedzmy, jeżeli ktoś standardowo chodzi spać o 23, a wstaje o 6 i czuje, że danego dnia, czy dwa dni pod rząd, to już tutaj zależy od każdego z Was, trzeba się położyć trochę wcześniej, to polecam. Polecam naprawdę, dlatego że gigantyczna tutaj sfera zostaje nas uzdrowiona podczas właśnie snu. Od naszej fizyczności, podena i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie struktury subtelne. Bardzo tego potrzebujemy. Jeżeli ktoś to odczuwa, to polecam i polecam na to zwrócić uwagę. Już na samym końcu chcę powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz. Na początku, jeżeli ktoś tego nie praktykował, nie robił, no może sprawić problemy, ale bardzo ważna rzecz. Możemy ją nazwać mantrą, ale nie przywiązujcie do tego słowa mantra jakiegoś tam większego znaczenia. Co tutaj chodzi? Jeżeli wygramy 100 milionów w totka, no to podziękować za ten fakt, nie muszę nikogo do tego namawiać. Wszyscy są szczęśliwi, wygrałem super, tryskam radością, dziękuję wszystkim naokoło, Bogu i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli mi przytrafia się coś, co jest związane z tak zwanym naszym cieniem, tutaj następuje w większości nas blokada. Jesteśmy źli na siebie, źli na cały wszechświat, na wszystko, co nas otacza i tak dalej, bo wydarzyło się coś, czego ja nie planowałem, czego nie chciałem. Ja chciałem, żeby było tak, fajnie, a tu nagle wyszło coś innego. Złość, nieakceptacja. Nie polecam tego. Nie chcę się już tutaj za dużo rozwodzić na ten temat, ale nie polecam tego, moi drodzy. Co polecam? Spróbujcie tylko w tych takich sytuacjach mniejszych, tak bym powiedział, energetycznie i gatunkowo, na sam początek, żeby się spróbować wprawić. Jeżeli się coś wydarzy, co was wytrąci, nie wiem, idziecie i wylaliście herbatę na dywan, obserwujcie siebie i spróbujcie podziękować za to. Właśnie tutaj chodzi. Dziękuję. Wyślijcie to podziękowanie, dlatego że to jest dar, taki jaki mamy dzisiaj tytuł, to jest dar narzędzia. Dostaliście coś, żeby zobaczyć w sobie pewne rzeczy. I jeżeli zaczniecie to praktykować, właśnie od takich tak zwanych pierdolek, idąc w górę, wasza podświadomość w pewnym momencie to przejmie i stanie się, tutaj nie chodzi o wchodzenie żadne w rutynę, pamiętajcie, to musi być temat świadomy, płynący z całej waszej istoty. W tym momencie nie walczycie z niczym, przyjmujecie rzeczywistość, jaka jest. Bardzo polecam. Próbujcie. A zobaczycie, że za jakiś czas ujawni to niesamowite pokłady mocy i energii tej sytuacji, która była na początku tak zwana negatywna i wprowadzała w nas tak zwane negatywne odczucie. Dobrze, moi kochani, trochę się zgadałem na ten temat. Ten temat chciałbym zamknąć. Więc jakbyśmy przeszli teraz do kolejnej do naszego punktu programu, czyli ruch i duchowość. Tutaj, moi drodzy, nie będziemy się zbytnio zatrzymywać. Jak pamiętacie, w pierwszej audycji powiedziałem, że będę o tym przypominał i namawiał was do tego, abyśmy pamiętali, że rozwój to jest oczywiście moje odczucie tego stanu. To coś dla
duszy, czyli wszystkie wasze praktyki, jakie wykonujecie od strony właśnie tej duchowej, ale to również coś dla ciała. Wtedy jest ta równowaga. To jest właśnie to yin yang. Bardzo was do tego namawiam, do tego, żeby się w jakiś sposób jest dla was przyjemne, jaki lubicie ruszać się. Gdybyście mogli, część z was, którzy widzą energię, szczególnie obserwując ją u innych osób, bo jest to fizycznie łatwiejsze, zobaczyli, jakim doskonałym masażem energetycznym tak naprawdę jest jakakolwiek forma ruchu, świadomego powtarzam, ruchu, kiedy ta energia po prostu się porusza za tym ciałem, i do tego was namawiam. Cokolwiek przynosi wam formę odprężenia, ma być. I ja oczywiście namawiam was do tematu postaci relaks, czyli ja się tym bawię, ja się tym cieszę. Mnie to sprawia przyjemność. To naprawdę, moi kochani, zwróćcie na to uwagę. Przypomnę tylko dla osób, które w jakiś sposób nie mają czasu i tak dalej, że są tam ćwiczenia na naszym portalu, które zamieściłem osobno dla pań, osobno dla panów, taki, można powiedzieć, 15-minutowego ruchu, łącznie z ćwiczeniami oddechowymi. Możecie to znaleźć, kto ma jakby czasu czy pomysłu na ten ruch. Ale pamiętajcie o tym, bo to uważam jest bardzo, bardzo istotne. I jeszcze jedna rzecz, która jest w tym ważna, to że każda rzecz, która jest ruchem, w momencie, kiedy oddacie ją pełną świadomością, moi drodzy, jest czystą medytacją. Obojętnie co robicie, czy to jest gra w piłkę nożną, siatkową, czy kopiecie ogródek, czy poszliście sobie pobiegać, czy robicie jakiekolwiek inne ćwiczenia, czy pływacie. Jeżeli obdarzacie to pełną swoją świadomością, to w tym momencie jest to wspaniała, ruchowa medytacja. Do czego serdecznie was namawiam i będę starał się przypominać w każdym moim programie. Dobrze, moi kochani, a teraz kolejny punkt pod tytułem wartość, tak sobie go nazwałem, gdzie mamy za zadanie, oczywiście w cudzysłowie, trochę się pośmiać i za chwilę poproszę Mikołaja, żeby wypuścił film, ale jeszcze dwa zdania chciałem powiedzieć. Moi kochani, i pamiętajmy, bo w tym wszystkim oczywiście ja mówię również do siebie, nie tylko do was. Chciałbym, żebyście o tym wypamiętali, ja o tym oczywiście też pamiętam. Nie bądźmy właśnie tacy duchowo zatwardziali na zasadzie nie widzę nic wokół siebie, nie potrafię, nie wiem, wyskoczyć ze znajomymi, wypić piwo i pożartować, posiedzieć na imprezie, bo ja mam tylko medytację i inne rzeczy z tym związane, dlatego że w tym momencie stajemy się tacy wykluczeni z rzeczywistości. Ubraliśmy swój świat w taki pod tytułem nic, tylko ja jestem super duchowo, chcę się rozwijać i takie rzeczy tam przyziemne, typu jakieś tam spotkania, czy wyjście na film, czy pośmianie się, to nie jest dla mnie, to tam ja tutaj muszę być wyżej ponad to wszystko. No, niestety w tych momentach, moi drodzy, jak zaczynam się tak zachowywać, to przepraszam was, każdy to wpadał, ja też nie byłem od tego wolny, czasami takie rzeczy się po prostu zdarzają, ale zachowujemy się sztucznie, jesteśmy kompletnie nieprawdziwi, wyciągnięci z tej rzeczywistości,
zaczynamy odgrywać, tak naprawdę nasz umysł odgrywa jakiś temat pod tytułem rozwój duchowy, a tak naprawdę poskładał to z jakiś tam zlepek, wyrzucając rzeczy, które stanowią część naszego życia i w tym właśnie między innymi jest śmiech, jest radość. I nie zapominajmy o tym. Już to parę razy mówiłem, ale po prostu się nie twórzmy z siebie takie posągi duchowości, z których z twarzy zniknął kompletnie uśmiech i radość. Bo moim zdaniem będziemy nieszczęśliwi. Myślę, że nie tędy droga, ale dość już mojego gadania. Teraz na parę minut zapraszam Was na filmik, który puści Mikołaj. Oczywiście oglądajcie go z przymrużeniem oka, bo tam są sceny takie no różne, jak zobaczycie, ale jest fajna muzyczka i myślę, że można się troszkę rozluźnić i pośmiać. Także ja bardzo proszę, Mikołaj. Tak, już zaczynamy projekcję. Zaczynamy. Okej. Everybody was cool. Dużo ciekawych scen. No mam nadzieję, że się Wam, moi kochani, podobało i trochę pośmialiście się. To było na pewno potrzebne i będę się starał jakiś taki filmik do tego wątku Wam puścić, żeby to wszystko nie było takie właśnie poważne i posągowe. W tej audycji. Moi kochani, tak, teraz przejdziemy do przekazu Reiki. Co, jak pamiętacie,
Na wstępie oczywiście przypominam o tym. Zapraszam wszystkich zdecydowanie. Natomiast kto z Was nie czuje potrzeby, tak bym powiedział, czy nie jest zdecydowany na przyjęcie tego przekazu Reiki ode mnie, to dziękuję za uwagę tym osobom, no i zapraszam oczywiście za tydzień w kolejnym programie Edemirko na jego kolejną odsłonę. Moi kochani, o Reiki już nie będę opowiadał, bo mówiłem, jestem adeptem Reiki, więc mogę wam taką energię przekazywać. Robię to bardzo, bardzo, bardzo chętnie, bo tak naprawdę jest to przekaz, można powiedzieć, pewnej wiązki świadomości. Każdy przyjmuje tyle, ile w danym momencie może, jest otwarty, jest to potrzebne, więc uważam, że to bardzo wspierający temat. Co, moi drodzy, no i będziemy pomału przechodzić. Powiem, że jest to w formie takiej medytacji, ale tylko dlatego, no, gdybym robił tutaj przekaz, a tam siedział, kazał tam siedzieć 15 minut po drugiej stronie, no to mogłoby być nudno. No więc wprowadziłem to w formie takiej uproszczonej medytacji, która oczywiście w swojej formie jest podobna i nie będę ją zmieniał, tak powiem na wstępie audycji. Tutaj nie chodzi o słowa, ale co za tym płynie do Was, moi drodzy. Więc tak, myślę, że już ci, którzy zdecydowali się popłynąć w krainę Reiki razem ze mną, są gotowi. Ja poproszę Mikołaja o muzyczkę. Tak, już załączam. Także już włączam. Poczekaj sekundę. Teraz lepiej. No, moi kochani, zaczynamy. Zamknijcie sobie oczy. Zróbcie trzy głębokie wdechy i wydechy. Oddychajcie jeszcze w ten sposób przez chwilkę. Mirko, muszę na chwilę wstrzymać, dlatego że moja muzyczka tutaj się lekko przycina, komputer coś wczytuje. Ja postaram się tutaj pozamykać pewne aplikacje. No niestety mój komputer już wymaga odświeżenia. I tu nie chodzi o internet, bo internet jest całkiem. Więc chwilowo tu wyłączę pewne rzeczy. Telefon i wideo też. Mam nadzieję, że zaraz pójdzie wszystko elegancko. No niestety, mój komputer już troszkę też ma. Internet jest bardzo dobry, ale jak się włącza, to widzę obciążenie procesora, skacze do stu, no i wtedy zaczyna się rwanko. Zobaczymy, jak teraz muzyczka pójdzie. Jeżeli będziemy mieć problem, to zrobimy to bez muzyki, chyba że możesz puścić tą poprzednią. Nie, bo to nie ma znaczenia. Zobaczymy. Muszę się wsłuchać.
jest w miarę dobrze. Myślę, że możemy kontynuować. Okej, to kontynuujemy. Drodzy, nie przejmujcie się. Przekaz cały czas płynie. Z względu tego, czy rozmawiamy teraz z Mikołajem, czy nie, do każdego z was. No, teraz jak mamy? Coś z tym mikiem nie gra. A poruszaj kabelkiem jakimś, bo tam coś widzę jakieś. Znaczy ja słyszę super i tutaj... Słyszysz czy nie? Tak słyszę, ale jest małe takie... brzęczenie. No, ja nie wiem, co możemy tutaj zrobić. Jeszcze raz spróbuję włączyć Skype'a i wejdziesz. Tak, tak, zadzwonię jeszcze raz, poczekaj. Skype'y i te wszystkie reklamy. Tak właśnie to wygląda. Jeszcze raz i zaraz będziemy kontynuować. No, raz. O, tak. Jakby lepiej. Dobra, czyli dobrze słychać, tak? No, właśnie się poprawiło, także myślę, że kontynuuj, póki mamy dobrą pasę. Mhm. Dobrze, moi kochani. Teraz zwróćcie uwagę, uczekajmy swojej wyobraźni, na przejście każdego z was pod energetyczny wodospad Reiki. Zobaczcie, jak was oczyszcza. Spokojnie wszystko to, co wam dzisiaj przeszkadza, co was blokuje. Wszystko to spływa. Widzicie to własnymi stopami. Ciemną, szarą energię, które po prostu się od was oddala wraz z wodą naszego dospadu. Wy czujecie się doskonale. Jesteście odprężeni. Przed sobą macie wspaniałą planę. Mnóstwo zieleni, kwiatów. Na środku niej stoi potężny dąb mocy. Idźcie i usiądźcie tu. Siadając, oprzyj się plecami o nasz dąb. Poczuj energię całej Matki Gaii. Odpręż się. A kiedy odliczy od 1 do 3, będziesz w głębokim stanie relaksu. 1, 2, 3. I jesteś w głębokiej medytacji. Teraz zobacz przed sobą 2 złote kule. Kule energii Reiki, które siadają na twoich barkach. Współistnieją z nimi, równoważą je i odprężają. Poczuj przez chwilę tą energię. Jak współistnieją właśnie z twoimi barkami. Teraz zobacz, jak kule unoszą się. Jedna wędruje z przodu twojego trzeciego oka.
a druga z tyłu głowy na jego wysokości. Poczuł, jak te energie współistnieją z tym czakrawem, odprężają, równoważą. Teraz powoli te energie spływają do góry. Jedna do czakramu gardła, z jego przodu, druga z tyłu. Współistniejemy z tym czakramem, sprężają, równoważą. Nasze kule energii obniżają się, odwędrując do czakramu serca. Jedna z przodu, druga z tyłu. Prężają go, równoważą. Współistnieją z nim. Energie te wędrują w dół do czakramu splotu słonecznego, jak zwykle jedna z przodu, druga z tyłu, równoważą go, ciężają, współistnieją z nim. Nasze kule wędrują wciąż w dół, teraz do czakramu krzyżowego, do brzucha. Jedna z przodu, druga z tyłu. Odprężają go, współistnieją z nim, równoważą go. Teraz kula naszej energii z przodu wędruje do czakramu podstawy, okolicy naszego krocza, a ta z tyłu unosi się nad naszą głową, do czakramu korony. Współistnieje energia reiki z tym czakramami, równoważy. Teraz obie kule przenoszą się z przodu, łączą w jedno i wędrują pod wasze stopy. Wędrują teraz w górę, odlatając jakby całą waszą stopę, stóp aż do głowy. Czujcie się w tą energię. Zapamiętajcie ją i korzystajcie z niej. Na chwilę pobądźcie w tym stanie. Teraz powoli, kiedy zacznę odliczać trzech do jednego, będziecie tu i teraz, całkowicie odprężeni, zrelaksowani, uzdrowieni. Czujecie się doskonale, uśmiechnijcie się do siebie. Powoli zacznijcie otwierać oczy.
i jesteście już tu teraz. Także wszystkich witam z powrotem. Dzisiaj, moi kochani, nie ukrywam, że ta część była troszkę przyspieszona, ale to ze względu na warunki nasze techniczne tutaj. Natomiast pamiętajcie, że nie ma to kompletnie żadnego wpływu i tutaj za to daję głowę, czy ta medytacja trwała 5 minut, czy pół godziny, do samego przekazu energetycznego Reiki. Każdy z Was otrzymał to w takiej, tak bym powiedział, dawce, ilości, jaką chciał otrzymać, jaką mógł i to, co miało się zdarzyć dla Waszego najwyższego dobra. Tak, moi kochani, więc jakby powoli dochodzimy do końca naszego programu. Na zakończenie, jak zwykle, Wam chcę podziękować za to, że jesteście, za to, że mogliśmy razem współtworzyć ten program. Oczywiście również bardzo serdecznie dziękuję tutaj za pomoc Mikołajowi. Dziękuję całej ekipie Serca Nowego Świata. A moi drodzy, jak zwykle zapraszam do wszystkich programów moich kolegów i koleżanek, które tutaj nadają, do całej naszej inicjatywy, do naszego portalu. Przyłączajcie się, działajmy wspólnie, bo cel jest bardzo szczytny, uważam, i fajny. Więc jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję, dziękuję za uwagę. Oczywiście za tydzień zapraszam Was na kolejną serię Eden Mirko w niedzielę o godzinie 20. A teraz oddaję głos Mikołajowi, który jeszcze chciał parę słów powiedzieć. Ja pozwolicie, że na końcu jeszcze się też do mnie pożegnam. Proszę bardzo, Mikołaj. Organizacyjnych. Chwila. O, to coś za cicho mnie słychać, widzę na wskaźnikach. O, chyba teraz już... Teraz lepiej. Tak, tak, ja tu wszystko mam, wszystkie wskaźniki, jak w porządnym kokpicie samolotu. Także zapraszam Was, tak jak Mirko mówił, do Serca Nowego Świata. Widzicie, że ten portal się rozrasta. Jest już ponad 270, a dokładnie 273, jeżeli ostatnio dobrze pamiętam, użytkowników, także plan jest taki, żeby to było faktycznie Serce Nowego Świata, nie tylko z nazwy, ale i faktycznie realnie. Zapraszamy do rejestrowania, do dzielenia się informacjami z ludźmi, organizowanie wydarzeń, tutaj możecie także swoje inicjatywy, zbierać pieniądze na różnego rodzaju szczytne cele, czy po prostu organizacyjne sprawy, które ruszają sprawy do przodu. Inwencja tutaj dla Was, taka jaka do wykorzystania po prostu. Co nowego ostatnio właśnie dzięki takim zbiórkom udało się chociażby zamontować nową aplikację. Jest na dole tutaj, jeżeli widzicie, czat, którym możecie sobie na bieżąco, na żywo rozmawiać z ludźmi. Także powstają nowe grupy. Widać, że to rośnie. A to dopiero początek. Wiadomo, że najtrudniej jest rozruszać taki portal, ale już jest 273 osoby, także w bardzo krótkim czasie to się bardzo dobrze rozrosło, więc jak najbardziej tu chłopak dalej pracują, a ja jestem też zadowolony, że to wszystko idzie. To wszystko będzie rozbudowywane, będzie tutaj więcej, nie tylko telewizja, radia, też myślę portale informacyjne oraz najlepsze fora tego typu. Przy okazji też chciałbym wspomnieć o bardzo ważnej akcji dla wszystkich tych, szczególnie którzy są z Warszawy lub okolic. Nie każdy musi być na tym marszu, ale ten marsz 11-11-12, tutaj muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz, bo tu nie chodzi o to, że my jakby identyfikujemy się politycznie czy z jakimiś poglądami tych ludzi, bo tam przyjdzie bardzo wielu niezadowolonych ludzi, ale też wielu ludzi po prostu, którzy chcą pokazać, że można pójść na marsz i pokazać władzy czy w ogóle społeczeństwu, że jest nas wielu, że to niezadowolenie narasta z sytuacji i w kraju i chyba też na świecie i nie tylko ekonomicznej.
No i razem z Davidike.pl, z Radiem Bez Cenzury i oczywiście jako my, jako Serce Nowego Świata, jako portal społecznościowy, zainicjowaliśmy taką akcję, która też na Facebooku ma swoją kontynuację i na YouTubie i wszędzie, gdzie można, więc żeby cała Polska nagrywa 11, 11, 12, czyli na oko nad władzą. Dlaczego taki pomysł? Jak mówię, abstrahując już od tych politycznych rzeczy, chodzi o to tylko po prostu, żeby znowu nie wykorzystano poprzez sprytne manipulacje medialne i też prowokacje różnego typu, żeby znowu zapędzić ludzi w tryb walki, agresji, w tryb podziałów. Myślę, że najskuteczniejszą metodą jest prewencja czasami i takie podejście z humorem. Naprawdę w dzisiejszych czasach każdy posiada coś do nagrywania, a to kamerę, a to telefon komórkowy, czy cyfrową kamerę, czy inną, jakąś bardziej profesjonalną, czy jakieś jeszcze iPody, nie wiem, jakie tam są już teraz najnowsze sprzęty, ale każdy, kto jest w okolicach tego marszu, każdy, kto będzie w Warszawie, może po prostu nagrywać to, co się dzieje, żebyśmy mieli szansę zobaczyć, jaka była prawda, czy faktycznie były to hordy nienawistnych ludzi, których tak media często próbują to przekazać. Oczywiście jest to bardzo zafałszowany obraz, jestem tego świadom, a abstrahując już mówię o tych politycznych całych aspektów, bo to nie o to chodzi. Ale jedyne, co możemy my wszyscy zrobić, ludzie świadomi, to przede wszystkim zadziałać w ten sposób, żeby wybić ten argument i ten wojenny argument, że tak powiem, no ludziom, którym by zależało właśnie na tym. Także proszę was po prostu o reklamowanie tego, o przyłączenie się do akcji, rozsyłanie tego na Facebooku, jest to bardzo ważne, bo zawsze tego typu, no niestety jak historia nauczyła, zdarzenia były wykorzystywane w niedobrych celach. I myślę, że w ten sposób można wiele rzeczy powstrzymać i przemienić to po prostu w pokojowy marsz faktycznie, taki, którym każdy będzie mógł po prostu wypowiedzieć swoje zdanie, już nieważne jakie, byleby z szacunkiem i w pokoju. Zapraszamy też was na konferencję, która no jeszcze miesiąc niecały, ale coraz szybko ten czas leci, więc zapraszamy. Mirko też będzie na tej konferencji. Oprócz tych prelegentów będzie jeszcze myślę jedna dodatkowa osoba, ale tutaj jeszcze trwają przygotowania. Jaka to też nie będę na razie zdradzał, bo obiecałem, że nie. W każdym razie Janusz Zagórski przybędzie do Poznania, ja oczywiście, Marcin Mizera, też badacz tematów alternatywnych, Sandra Niemczyk, która od wielu lat tłumaczy przekazy i też ma kontakty właśnie o takich newsach, co się dzieje na świecie pod tym kątem przekazów i z kosmosu i nie tylko, i także o tej opozycji ziemskiej. Także ma nie lada doświadczenie, po raz pierwszy zadebiutuje w postaci tutaj występu na żywo. Zapraszamy na 2 grudnia do Poznania. Może taki większy plakacik pokażę. Centrum Kongresowe, Hotel IOR, Poznań, ulica Władysława Węgorka, sala taka dosyć no, duża, na 200 osób, no i też dobrze wyposażona, także jakość na pewno jest tutaj ok dla wszystkich. Wszystko co potrzebne jest w tym centrum kongresowym. No, to jest plakacik, który zachęca. Myślę, że taki potężny pakiet najnowszych informacji o tym, co się dzieje i do czego to może zmierzać i takie różne punkty widzenia, raz bardziej polityczno-ekonomiczne, dwa bardziej ezoteryczno-duchowe, by to ktoś nazwał, nawet i kosmiczne. Także o kryształach będzie mowa, o roli tych wszystkich przemian, o sercu oczywiście coraz więcej, bo to jest odkrycie dla wielu niedawno, że po prostu to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która będzie decydować o tym, co się tutaj wydarzy i w jakim pójdzie kierunku. No to tyle, ja już więcej nie będę zabierał czasu. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem, także z mojej strony to wszystko. Zapraszam do współuczestniczenia w tym wszystkim, co robimy i życzę wam dobrej nocy. Moi drodzy, jeszcze jak pozwolicie, na koniec, nim się pożegnam, dodam taką swoją refleksję. Pamiętajcie, gdziekolwiek jesteście, czy będziecie na tym marszu, właśnie pamiętajcie o tym wewnętrznym obserwatorze i nie pozwólcie, żeby wasz nieuświadomiony umysł, wasze emocje zaczęły wami rządzić, żebyście stracili swoją świadomość tego, co się z wami dzieje, bo to jest też temat cienia, który może, tak bym powiedział, się ujawnić właśnie
w takich okolicznościach i to polecam naprawdę. Włączenie tutaj swojej świadomości maksymalnie, jak jesteście w stanie to zrobić. Ja jeszcze raz dziękuję, że byliście, dziękuję, że poświęciliście swój czas dla mnie. Dziękuję jeszcze raz Mikołajowi i do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień o godzinie 20. Trzymajcie się, cześć, pa.